Musimy mieć zasadniczo na myśli Rosję i podporządkowane jej państwa graniczne. Samo przeznaczenie zdaje się wskazywać nam tę drogę. Polaków traktowano, Polaków, zresztą Białorusinów i Rosjan również, traktowali Niemcy jako podludzi. Rüdiger von Reichert, dzieląc się swoimi wspomnieniami z dziennikarzem brytyjskim nazwiskiem Rees, otóż tak wspominał, bo brał udział w agresji na Związek Radziecki. Widzieliśmy ludzi, którzy byli od nas gorsi w kategoriach poziomu cywilizacyjnego, zdolności duchowych i umysłowych. Hitler uważał Słowian za, cytat, niższą rasę, mnożącą się jak robactwo. Dlatego na kilka dni przed wojną powiedział do żołnierzy, że, cytat, musicie wyrzucić ze swoich serc wszelkie współczucie, działać brutalnie. Nie trzeba dowodzić, że słowa Hitlera zostały wcielone w życie. I jeszcze jeden cytat, który dowodzi owego skrajnego antypolonizmu, typowego, specyficznego dla narodowego socjalizmu. Otto Tirak, minister sprawiedliwości III Rzeszy, powiedział tak. Musimy uwolnić naród niemiecki od Polaków, Rosjan, Żydów i Cyganów. Otóż ten silny sprzeciw wobec Polski i Polaków miał także podglebie antychrześcijańskie, antykatolickie. W ostatnich miesiącach dużo się mówiło na temat napisu Arbeit macht frei. Otóż Arbeit macht frei to nic innego jak narodowo-socjalistyczna przeróbka Ewangelii świętego Jana, rozdział 8, werset 32. Tam jest: prawda was wyzwoli. Wahrheit macht frei w tłumaczeniu protestanckim. Natomiast Hitler zaproponował Arbeit macht frei. Prawda została zamieniona na pracę. Otóż znaczy to, że tym podłożem, tym źródłem, tym filarem owego nastawienia, które znalazło wyraz najpierw w obozach koncentracyjnych, potem w obozach pracy przymusowej, wreszcie w obozach śmierci, no właśnie było nastawienie antychrześcijańskie, szczególnie antykatolickie. O tym też trzeba koniecznie pamiętać. Oczywiście to, co mówię, te wybierane cytaty, te przykłady, to jest zaledwie materiał do ogólniejszej refleksji. Potwierdza się to, co powiedziałem na samym początku. Racjonalizacja tego wszystkiego jest straszliwie trudna, bo rozum w tym wszystkim odgrywał najmniejszą rolę. Dziękuję bardzo.